Cześć, to ja, Kamila, czyli Polka w podróży. Dzisiaj opowiem Wam, czemu warto odwiedzić wyspę Cat Ba w północnym Wietnamie. To jedziemy. W sercu Zatoki Lan Ha znajduje się jedno z najbardziej urokliwych miejsc w Wietnamie – wyspa Cat Ba. Ta wyspa oferuje niezapomniane doświadczenia dla miłośników natury, entuzjastów przygód i smakoszy kuchni wietnamskiej. Oto krótki przewodnik po tym, co warto zobaczyć na tej magicznej wyspie. Cat Ba słynie z malowniczych plaż, gdzie złocisty piasek spotyka się z błękitem morza. Warto odwiedzić plaże takie jak Cat Co 1, Cat Co 2 i Cat Co 3, aby zanurzyć się w spokoju i delektować się widokiem górskich krajobrazów. Na wyspie Cat Ba znajduje się Park Narodowy Cat Ba, który oferuje ciekawe wycieczki trekkingowe, na przykład szlak, który prowadzi na szczyt góry Ngu Lam, z którego rozciąga się bezkresny las tropikalny. Zaobserwujesz tutaj również różnorodność flory i fauny, w tym rzadkie gatunki ptaków. Najlepszym sposobem na zwiedzanie uroków Cat Ba jest wynajęcie skutera. Przejedź się wąskimi uliczkami tradycyjnych wiosek, przemierzaj zielone pola i odkrywaj zakątki poza utartymi ścieżkami. To niezapomniane doświadczenie, które pozwala poczuć autentyczną atmosferę Wietnamu. Cat Ba to raj dla smakoszy owoców morza i ryb. Odwiedź lokalne restauracje i spróbuj świeżych, tradycyjnych potraw, takich jak pho z krewetkami czy grillowane ostrygi z ziołami posypane orzeszkami ziemnymi. I najważniejsze, z wyspy Cat Ba znajdziesz wycieczki po zatoce Lan Ha i Ha Long w bardzo dobrych cenach. Łodzie wypływające z Cat Ba zapewniają Ci możliwość odkrywania wysp, jaskiń i pływających wiosek rybackich. Podziwiaj charakterystyczne formacje skalne za dnia, a wieczorem ciesz się zachodem słońca nad malowniczymi wodami Zatoki Lan Ha. Wyspa Cat Ba to perła na mapie Wietnamu. To miejsce, w którym znajdziesz piękne plaże, przepyszne jedzenie i niesamowite widoki, zarówno na lądzie, jak i na wodzie. Przygotuj się na niezapomnianą podróż do tego unikalnego zakątka Wietnamu. Ja gorąco polecam. Pozdrawiam, Kamila, czyli Polka w podróży.